Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian w rozdziale 7 od wersetu 14? Widzimy tutaj doświadczenie nawróconego. W trzeciej części listu do Rzymian 7 rozdziału apostoł pokazuje walkę nawróconego człowieka, który próbuje podobać się Bogu o własnych siłach. Dochodzi jednak do wniosku, nie potrafię tego zrobić. Jego bezsilność jest tutaj wyraźna. List do Rzymian, 7 rozdział, od 14 do 16 wersetu, mówi: wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny. Pierwsze stwierdzenie brzmi, że prawo jest dobre, ale człowiek jest zły. Po drugie, człowiek uświadamia sobie, że został zaprzedany grzechowi. Jest jego niewolnikiem. Doświadcza tego na co dzień, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Chcę robić to, co dobre, ale nie ma na to siły. Nie potrafi tego zrobić. Czyni zło, bo jest zniewolony przez moc grzechu, który w nim mieszka. Po trzecie, zgadza się z prawem, gdy ono go potępia, bo wie, że czyni zło zamiast dobra. I tutaj mamy list do Rzymian, rozdział 7, od wersetu 17. Czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Nawrócona osoba uczy się odróżniać między swoją osobowością a grzechem, który w niej mieszka. Także mamy werset 18 tego 7 rozdziału. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Dalej człowiek ten uznaje, że nic dobrego w nim nie mieszka. Ta zła zasada jest w jego wnętrzu i nie ma w nim iskierki dobra. Wprawdzie posiada wolę czynienia dobra, ale grzeszna natura jest silniejsza. I tutaj mamy 19 do 21 wersetu listu do Rzymian, 7 rozdział. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie samym zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Wyrażenie dobrego, które chcę, dowodzi, że ktoś ma w sobie nowe życie, gdyż tylko ktoś taki chce czynić dobro. Jednak tego nie potrafi. Teraz zdaje sobie sprawę, że mieszkający w nim grzech prowokuje zło. To dowodzi istniejącego w nim grzechu nawet po nawróceniu. Z kolei mamy jeszcze 7 rozdział, wersety 22 do 23. Według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Osoba nawrócona chciałaby się podobać Bogu, to jest głębokie pragnienie jego serca. Niestety posiada w sobie inne prawo, którym jest zasada grzechu.
jest ono silniejsze niż pragnienie życia dla radości Bożej.